Zaczął się od wygranego meczu, tak było powiedziane tutaj. Myślałem, że ten sezon po prostu będzie dużo, dużo lepszy. No, skończyło się tak, żeśmy walczyli, rozumiem, do ostatniego meczu. Wygraliśmy, powiedzmy, tam jednym punktem czy dwiema punktami w meczu z Łodzią. No, sezon był bardzo trudny przede wszystkim, ale teoretycznie się dobrze skończył. No a ten sezon uważam, że powinien być dużo, dużo lepszy. Zobaczymy, no ale powinien być dużo, dużo lepszy od tego sezonu, co był teraz. W 2022 był trudny sezon i dla mnie indywidualnie, i dla klubu Rowo, więc mam nadzieję, że następny sezon będzie zdecydowanie lepiej i dla mnie, i dla Rowo. I myślę, że w takim składzie to mamy dużo nadziei. Myślę, że tak, no zobaczymy, jak się zgramy, tak? Bo to od tego będzie zależało. Jak chłopakom podpasuje rybnicki tor, no to coś z tego będzie. Wymagamy od ciebie po prostu powtarzalności, tak? Żeby już wejść na ten poziom i go trzymać, a nie żeby mieć mecz na poziomie 15 punktów, a później mieć na 3, tak? Bo to tutaj o to chodzi w całym tym sporcie, żeby była powtarzalność, tak? Żeby do czegoś dojść, trzeba być powtarzalnym. Oddaję głos prezesowi Rowu Lublin Krzysztofowi Mrozkowi. Dziękuję, witam wszystkich. Trochę się pomylił kolega, powiedział, bawimy się do wieczora, nie wiem, czy to zawsze bawimy do rana, prawda? Zapraszam wszystkich do miłego spędzenia czasu. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich w dzienniku, przepraszam, roczniku żużlowym rybnickim. Ten sezon nie był jakoś dla mnie najlepszy. Taki pierwszy, co biegałem w lindze, ale no, nie oceniam go za fajnie. Byli lepsi, ale to chyba taka moja wewnętrzna sympatia do ludzi, do kibiców, którzy mnie po prostu wspierają, chyba to ich przekonało. Mam nadzieję, że dam radę wejść na jeszcze wyższy poziom, że te zera będą z tymi trójkami i dwójkami, że po prostu dam z siebie wszystko i że tą zimę przepracuję tak, żeby były no efekty na sezon. No jestem trochę w szoku. Czemu jesteś w szoku? Jest tatuetki. Trochę dużo, nie? Gdzie to kombla? Że w kolejnych zdrowych lat 90 zobowiązuje, tradycja zobowiązuje. Jest z nami pan Jurek Ryt, który pamięta ten wielki żużle rybnicki, pan Andrzej Wybenda, ikona z panem Jurekiem, tego wielkiego żużla. Po takich trudnych okresach zawsze przychodzi coś, co daje więcej siły, więcej energii. Nie zawsze uda się wygrać, ale zawsze da się po prostu z tego wyciągać wnioski. Można powiedzieć, że połowa zespołu jest zupełnie nowego. Czy stać nas na coś więcej? No, myślę, że jesteśmy młodą, ambitną drużyną, która jest w stanie powalczyć tak naprawdę o wszystko. Sezon pokaże, tak? Sezon sezonowi nie jest równy. Ja wierzę tutaj w każdego z nas, że stać nas naprawdę na bardzo dobry wynik. Po tym sezonie doszło sporo zmian w mojej organizacji teamu i w całym zarządzaniu, więc to, czy lubię, czy nie lubię rybnickiego toru, nic się nie zmieniło, bo dalej można powiedzieć, że go uwielbiam i jestem przekonany, że te wyniki w kolejnym sezonie będą zdecydowanie lepsze. Ogólnie tak, Richard to bardzo fajny chłopak, no, taki z ambicjami, nie, z rybnika. Ten, który zawsze pozytywną energię i aurę wprowadza, bądź taki dalej, proszę. Wiesz, co to jest? Gorzowa. Szaktio. Czym pan został? Avengers sezonu 2020. Czego bym się życzył? Na pewno bym chciał, żeby Row Rybnik przekroczył tą trzynastkę jako drużynowy mistrz Polski i tego najbardziej bym życzył, żeby
Rybnik jeździł w pierwszej lidze, ekstralidze można powiedzieć.